Dzień dobry, dobry wieczór w sumie dla mnie. Kłaniam się, kto tam oglądał o której godzinie. Słuchajcie, mamy taką końcówkę mocy na blacie, zaraz wam pokażę. To jest coś takiego. Nie jest to wyrób jakiejś nie wiadomo jakiej klasy. Tutaj macie producenta, model i tak dalej. Tył wygląda tak. No, taka raczej standardowa. Skromna końcówka mocy. Zobaczymy, co tu się w ogóle stało. Podłączyłem ją od razu, boom. Co było widać pierwsze? Pierwsze było widać przykopcenie tutaj, w tym miejscu. A w tym miejscu co siedzi? Co siedzi? Siedziały tranzystory kluczujące, główne tranzystory kluczujące w przetwornicy. Tutaj i tutaj. No widać nawet tutaj przywęglenie delikatne. No delikatne, no takie raczej bogate, ale laminat nie ma rezystancji, także spokojnie mogę tutaj lutować. Co dalej poleciało? Jakaś drobnica tutaj, któryś z tych tranzystorów, ale wylutowałem z tego i z tego te tranzystory, ten tranzystor też poleciał. Wszystkie trzy nogi zwarte, jak tutaj, jak i tutaj. Ten układ to był dziwnie wylutowany w ogóle, on był w górze, więc go też wylutowałem. On też poleci do wymiany. Tutaj jakiś tam rezystor będzie do wymiany. Tutaj też mi się trochę nie zgadzało, też było jakieś dziwne przywęglenie. Jak widać, z drugiej strony jest podobnie. Ich wartości, z tego co pamiętam, są w porządku, ale je chyba też wymienię w ramach profilaktyki, bo widzę jakąś rdzawkę. Widzicie? Jakaś tutaj rdza jest pod nimi. Na nich zresztą też, jak możecie zauważyć, możecie czy nie możecie, zaraz zobaczymy. No, jest delikatna rdzawka. Tutaj nie będę się bawił, one od razu polecą do wymiany. Razem z tymi diodami to nie są drogie rzeczy, więc się je wymienię na nowe. Słuchajcie, ale co było główną przyczyną tejże usterki? Słuchajcie, tak sobie badam i badam. I co się okazało? Okazało się, że były przybite wszystkie trzy nogi w końcówce mocy jednego kanału. Tutaj i tutaj. MOSFETy tutaj siedziały, więc to są te tranzystory. Te tranzystory są tutaj w przetwornicy. To są klucze, to są tranzystory końcowe. Więc wnioski. Wnioski są następujące. Przybite te tranzystory, wszystkie trzy nogi. Co spowodowało zwarcie w głównej gałęzi zasilania, czyli między plusem a minusem powstało pełne zwarcie przez te właśnie tranzystory przebite. To zwarcie poleciało tutaj przez kondensatory, przez trafo i na tranzystory kluczujące. One dostały największy prąd, największe obciążenie, dlatego też one poleciały lawinowo, czyli mamy wniosek bardzo prosty, trochę moja głupota, ale i też nauka. Również myślę, że i dla was. Raczej przeróżaróweczkę powinienem to odpalić, chociaż chuj wie, czy by to zadziałało. Nie wiem, no teraz nie będę tutaj mówił, czy by to zadziałało. Powinno to zadziałać, jeżeli bym to odpalił przez żarówkę. Powinno to mi pokazać. Powinna się żarówka zapalić, że coś jest nie w porządku. Więc powinienem rozebrać, pobadać i by się okazało, że tylko te dwa tranzystorki bym miałbym do wymiany, a nie te klucze i jeszcze tam drobnice tutaj. No ale co, no każdy człowiek uczy się na błędach, ja już tyle razy się naciąłem, po raz setny w sumie, może nie po raz setny aż, ale po raz któryś się naciąłem. No dwa tranzystorki spowodowały bardziej rozległe uszkodzenia. Szczęście mamy jakie? Mamy szczęście takie, że ten tranzystor sterujący są sprawne. Ten i ten też są sprawne. Czy je wylutuję i sprawdzę poza układem? Możliwe, jeszcze pomyślę. Na razie wezmę się za wymianę uszkodzonych elementów. Na pewno, słuchajcie, wymienię te wszystkie tranzystory. Ten i ten, jeżeli je znajdę, bo na razie jest cienko. I to są identyczne tranzystory, jakie siedzą tutaj. O, tutaj w tych miejscach, no nie? Co więcej, no,
Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jak chcecie sobie pooglądać, to proszę was bardzo. Niektóre elementy są poopisywane, niektóre nie. Świetnie, spadła mi lampka. Super. Jak zwykle u mnie oświetlenie i statyw do telefonu kuleją. No tak, no to wylutowałem większość drobnicy. Nad tą drobnicą się jeszcze zastanowię, zobaczę, czy nie ma żadnych zwarć. Na razie zwarć nie stwierdziłem. Te kondensatory aluminiowe, elektrolity, zobaczę, czy zostaną, czy też nie. No i co, w zasadzie tyle. No, usterka poszła stricte lawinowo. Z dwóch elementów zrobiło się paręnaście elementów, tak naprawdę. Czy chciałbym to naprawić? No, chciałbym to naprawić, bo fajną końcówkę bym miał. Nie jest to, od razu mówię, nie jest to naprawa dla kogoś, tylko jest to naprawa dla mnie. No i co, lecimy z tematem. Możecie napisać jakiś komentarz. Może ktoś ma schemat do tego, byłoby mi trochę łatwiej na przykład dobrać te rezystory tutaj, bo one też są tutaj zwęglone. Zaraz wam pokażę. Może mi się uda tak wyostrzyć, co byście coś widzieli. Więcej już nie jestem w stanie zrobić ostrości. No, także te dwa rezystorki na pewno są do wymiany. Jaka jest ich wartość? No, to jest pod znakiem zapytania, bo niewiele widać. Ewentualnie pozostałoby mi pobrać tą aplikację z tego układu scalonego. Ten układ scalony jestem w stanie czytać. I na podstawie aplikacji jego datasheetu zobaczyć po tej aplikacji, jakie rezystory siedzą w danym obwodzie, no nie? To na podstawie tego będę mógł stwierdzić, ale trochę byłoby pierdolenia się z tym, więc jak macie schemat do tej końcówki, to byłoby miło, jakbyście się podzielili. Co więcej, no te tranzystory tutaj są w porządku, mają poprawny spadek napięcia, są to tranzystory, jeśli dobrze pamiętam, MOSFET. Zaraz wam tutaj rzucę model ich. Może pod jakimś innym kątem. O, macie tutaj dokładny model. Myślę, że jesteście w stanie sobie spisać. Sorry, że trzęsę łapą, ale duże zbliżenie jest po prostu. No, także wydaje mi się, że przede mną parę godzin pracy. Oczywiście doświadczeni ludzie, a powiedzą, banał, coś tam. No okej, może banał dla was. Ja bardzo rzadko takie konstrukcje naprawiam, więc dla mnie jest to no trochę wyzwanie. W ogóle ciekawe jest to, że słuchajcie, no ten układ był wlutowany tak tylko, no nie? Ja go wylutowałem, spoko, no nie? Widzicie tutaj są nogi całe, no nie? Nie są poucinane. I ja wyciągnąłem jeszcze z płytki, z laminatu samego, takie te szpikulce, to są po układzie. Czyli układ został jakby wycięty. Wycięty został, no nie? I w miejsce tych wycięć został wstawiony ten układ. Uff. Jak zwykle, kurwa, i na Januszerkę jakąś muszę trafić, no. Ech. No ale do przodu. Do przodu. Zdiagnozowałem, co miałem zdiagnozować. Lecimy dalej z zamawianiem części. Czy pojawi się druga część? Zobaczymy. Może to uruchomię. Trzymajcie za mnie kciuki. Możecie dać jakiegoś łapsona w górę dla motywacji. Jakiegoś komentarza, kawałek napisać. Będzie to dla mnie właśnie motywacją. Dobra. Pieprzę już tak od 9 minut. To trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia. Liczę na wasze komentarze, łapki, co tam chcecie. No to do usłyszenia. Może będzie druga część, oby. I mam nadzieję, że to będzie druga część z włączenia się poprawnego tej końcówki mocy. Oby tak się stało. Zobaczymy, jak będzie. Czas pokaże. Trzymajcie się cieplutko. Do usłyszenia. Do zobaczenia.